Balladyna Juliusza Słowackiego to wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Utwór powstał w grudniu w 1834 roku, ale pierwsze wydanie pojawiło się 5 lat później w Paryżu. Utwór powstał na emigracji, gdzie toczono debaty na temat niedawno upadłego powstania oraz kiedy rozmawiano na temat historii i przyszłości polskiego narodu. Poeta w tym utworze połączył realizm i fantastykę, skupiając uwagę na czynach i wyborach głównych bohaterów.